Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję wyjątkowej klawiatury firmy Razer. Jest to najnowszy model Black Widow Ultimate wersji Chroma. W tej recenzji przedstawię wam wszelkie wady i zalety tej klawiatury oraz pokażę wam ją w akcji. Jednym z najfajniejszych elementów tej klawiatury jest jej podświetlenie. O nim będzie na pewno dużo w tym filmie. Jeśli chodzi o wady, może zacznijmy od nich. Pierwszą i taką w sumie chyba największą wadą jest jej cena, ponieważ jeśli będziecie chcieli kupić sobie Black Widow Ultimate wersji Chroma, musicie wydać ponad 650 zł, tak więc cena nie mała, natomiast klawiatura broni się bardzo wieloma zaletami. O nich wam dzisiaj także oczywiście opowiem, tak więc zapraszam was do oglądania. Dobrze, zaczynamy. W tej chwili wyłączyłem klawiaturę, aby pokazać wam jeszcze jej kabel. Jak widzicie, ten przewód jest naprawdę gruby, ma ponad 2 metry i w pewnym miejscu rozdziela nam się na 4 mniejsze kabelki. Do kabla, ta gruba część niestety jest dość sztywna, dość ciężko się to porządkuje, jednak można nadmiar sobie spiąć i po prostu gdzieś tam za biurkiem schować. Krótsze kawałki są już bardziej elastyczne, bardziej miękkie. I co to jest, moi drodzy? Są to przede wszystkim dwa wtyki USB, pozłacane oczywiście mini jacki też. I co one mają za zadanie? Jeden z nich zasila samą klawiaturę oraz też to podświetlenie Chroma. Natomiast drugi, pomocniczy, dostarcza dodatkowe napięcie do portu USB, który mamy w tej klawiaturze, dzięki czemu możemy tam bezpiecznie podłączyć jakieś urządzenie, na przykład do ładowania. A co do mini jacków, oczywiście jeden jest od mikrofonu, drugi od słuchawek. I jest to jakby przedłużenie naszej karty dźwiękowej, ponieważ podpinamy sobie te dwa wtyki bezpośrednio do naszej karty dźwiękowej, czyli z tyłu naszej obudowy, a mikrofon i słuchawki możemy podłączyć właśnie tutaj do Black Widowa, czyli po prostu nie musimy gdzieś tam z tyłu obudowy się dostawać i tymi jackami próbować trafić, tylko wystarczy podpiąć to sobie z klawiatury. No i mamy też ten port USB, do którego możemy podłączyć sobie na przykład czujnik myszki bezprzewodowej, jakiś pendrive, czy chociażby podładować naszego smartfona. Tak więc o kablu mamy już powiedziane chyba wszystko. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze szybko właściwości antypościskowe. Jak widzicie, klawiatura ma kilka gumek antypościskowych i ma także podwyższenia. Te podwyższenia, całe szczęście, są też gumowane. A więc zróbmy szybki test. Na początek od razu podwyższona klawiatura. No, trzyma się biurka bardzo dobrze, więc bez podwyższeń. Tak, dokładnie, jest po prostu jak przyklejona. Przesuwanie jej jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ważne, ponieważ jak dla mnie klawiatura musi dobrze się trzymać biurka. Tutaj też swoje robi waga. Poprzez przełączniki mechaniczne ta klawiatura waży ponad kilogram, więc też waga tutaj dużo daje. Natomiast bez dobrych gumek antypoślizgowych nawet ciężka klawiatura mechaniczna mogłaby nam jeździć po stole. A to nie jest wskazane podczas grania. Ok, pora ją ponownie zasilić i teraz powiem wam co nieco o przełącznikach. Mamy tutaj przełączniki Razer Green, które mają żywotność aż 60 milionów klików, co oznacza, że taką klawiaturę kupujemy raz na dobrych kilka lat, ponieważ minie naprawdę sporo czasu, zanim te przełączniki przestaną reagować. Tak więc 60 milionów klików, siła aktywacji 50G oraz aktywują się już po przebyciu niecałych 2 mm, jest to troszeczkę mniej niż w przypadku typowych przełączników typu Cherry MX lub Kale, ponieważ Razer stworzył dwa rodzaje przełączników specjalnie z myślą o graczach, o grach komputerowych, które reagują po prostu lepiej i szybciej w tych grach. Tutaj mamy wersję Green, jest także wersja Orange. Przełączniki Green charakteryzują się tym, że mają specyficzny klik. Posłuchajcie. Tak więc to jest urok tej klawiatury. Podobnie jak w przełącznikach typu Blue jest taki specyficzny klik. Jedni ten klik uwielbiają, inni go po prostu nie cierpią. To jest również kwestia gustu. Jeśli chcecie mieć klawiaturę cichszą, chociaż będzie to ciężkie w przypadku klawiatur mechanicznych, ponieważ zawsze te przełączniki są głośniejsze niż membranowe, to polecam wersję z przełącznikami Orange, które podobno są dużo, dużo cichsze. Natomiast w Polsce chyba ciężko znaleźć klawiaturę z przełącznikami Orange. Tylko osobiście też nie miałem okazji przetestować tych przełączników Orange, pomimo że jestem ich bardzo, bardzo ciekaw. No cóż, może kiedyś się uda. Ale dobrze, posłuchaliście tej klawiatury, nie jest najcichsza. Można to uznać oczywiście jako jakąś tam wadę, ponieważ
możemy przeszkadzać tym innym domownikom, ale tak jak powiedziałem, klawiatury mechaniczne nigdy nie są ciche i dyskretne. Jeszcze tylko chwilka co do samego układu klawiszy. Jak widzicie, klawiatura ta posiada mały Enter, długi Backspace, duże Shift, normalną spację i posiada też bardzo fajną, charakterystyczną dla Razera czcionkę, która jest oczywiście specyficzna, ale przy okazji duża i wyraźna, więc nawet jeśli ta klawiatura nie jest podświetlona, to bez problemu się odnajdziemy w tym układzie. No, jeśli chodzi o samo wyprofilowanie, samo ułożenie tych klawiszy, to wygląda to właśnie tak. A więc wszystko jest przemyślane i ergonomia tej klawiatury również jest na bardzo wysokim poziomie. Co do podpórki pod nawigarskim, no praktycznie ta klawiatura jej nie ma, natomiast mi to jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Te klawisze są tak ułożone kaskadowo, że nie ma z tym większego problemu. Można przy niej spędzić dobrych kilka godzin, nie odczuwając żadnego dyskomfortu spowodowanego chociażby brakiem takiej pełnowymiarowej podpórki. Patrzymy dalej, co tu jeszcze mamy. Z lewej strony klawiatury mamy 5 programowanych przycisków specjalnych. Możemy tutaj ustawić sobie jakieś makra, komendy, cokolwiek chcemy. Na górze widzicie przyciski multimedialne. Jest to wyciszenie dźwięku, ciszanie i zwiększanie siły dźwięku. Pod F4 nie mamy nic. F5, F6, F7 jest to kontrola utworów, czyli play, pauza, do tyłu i do przodu. Następnie mamy przełącznik trybów, tryb gamingowy, regulacje pod, czyli ciemniej, jaśniej, oraz tutaj mamy klawisz multimedialny, który po prostu usypia nasz komputer. Oczywiście w połączeniu z klawiszem FN to wszystko nam działa. Oczywiście jeśli chcemy, to podświetlenie można zupełnie wyłączyć, można je także sobie dopasować, jeśli chodzi o poziom jasności. Za chwilę zobaczycie też większą prezentację podświetlenia, ta klawiatura naprawdę sporo pod tym względem może. Ok, pokażę Wam teraz dokładnie wszystkie tryby podświetlenia. W tej chwili mamy podświetlenie typu responsive, czyli reagujące na nasze komendy, ruchy na klawiaturze. Klawiatura wygląda jakby nie była podświetlona, nic bardziej mylnego. Zobaczcie. Powiem Wam, że ten efekt naprawdę bardzo mi się spodobał. Oczywiście możemy to sobie dowolnie skonfigurować. Chcemy czerwone, mamy czerwone. Chcemy jakiś inny kolor, nie ma problemu. Możemy zmienić także długość tego efektu. Szybkie wygaszanie. Średnie. Oraz długo pozostające literki. Kolejny tryb, taki bardzo klasyczny, oddychające podświetlenie. Możemy też włączyć random color, gdzie kolory będą wybierane losowo. I widzicie, mamy breathing, ale co chwilę będzie inny kolor. Też bardzo fajna opcja. Kolejna opcja, podświetlenie spektrum, czyli to takie typowe podświetlenie chroma, gdzie te kolory tak płynnie przechodzą z jednego do drugiego, bez tego efektu oddychania. Poza tym możemy mieć najzwyklejsze w świecie stałe podświetlenie jednym kolorem. Jedna z ostatnich opcji to fala, gdzie te kolory przechodzą dynamicznie po całej klawiaturze. No i jeszcze jeden bardzo fajny tryb, tryb custom, gdzie mamy zaprogramowanych w sumie kilkanaście ustawień gotowych. Na przykład do FPS-ów w tej chwili mamy podświetlone gry MMO, MOBA, RTS-y i kilkanaście profili dedykowanych grom. Na przykład Counter-Strike Global Offensive, Dota, LOL, StarCraft, ale to oczywiście nie wszystko, ponieważ możemy sami sobie wybrać. Na przykład wybieramy kolor zielony, możemy włączyć kolor bazowy i na tle tego koloru podświetlamy sobie na zielono T, Y, U. Przykładowo zmieniamy sobie kolor na czerwony, podświetlamy A, S, D. Nie ma z tym żadnego problemu. A kolor bazowy może być dowolny. Klawiatura może być podświetlona, może być ciemna, a wyszczególnione mogą być tylko wybrane przez nas używane klawisze. Dlatego jak widzicie, w opcji Custom mamy praktycznie kombinacji bez liku. Możemy zaprogramować sobie wiele własnych profili pod swoje ulubione gry i używać tak, jak lubimy.
Konfiguracji klawiatury dokonujemy za pomocą programu Razer Synapse 2.0. Pozwala on w pełni skonfigurować każdy klawisz i nadać mu jedną z kilkudziesięciu funkcji. Także w tym oprogramowaniu łatwo stworzymy makra, zapiszemy je i przypiszemy później konkretnym klawiszom. Liczba profili, które możemy stworzyć, jest praktycznie nieograniczona. W sekcji podświetlenia dostosujemy wszelkie opcje związane ze świeceniem tej klawiatury, chociażby jasność, częstotliwość pulsowania i inne ciekawe efekty, które mieliście okazję zobaczyć w tej prezentacji. Ostatnia zakładka to Gaming Mode, w którym możemy na przykład wyłączyć kombinacje klawiszy Windows i inne. Ok, moi drodzy, widzieliście podświetlenie, widzieliście oprogramowanie. Pora też powiedzieć kilka zdań, jak ta klawiatura się spisuje na co dzień. Co do pisania, no nie pisało się na niej komfortowo z tego względu, że jest po prostu głośna. Klawisze to prawda reagują fajnie, ale niestety ja bardzo dużo piszę różnych tekstów, więc dla mnie klawiatura musi być niestety cicha. Natomiast w grach sprawdza się wręcz idealnie, ponieważ naprawdę świetnie możemy kontrolować naszą postać czy pojazd w grze. Na przykład sobie ostatnio grałem w Crysisa 3 troszeczkę i w kilka nowszych gier. No i komfort płynący z grania przy pomocy Black Widowa Ultimate wersji Chroma był po prostu niesamowity. Ja akurat sobie ustawiłem na podświetlenie typu Reactive, czyli klawiatura była ciemna i tylko jak naciskałem klawisze, wtedy mi się podświetlało. To mi się bardzo podobało. Co do reakcji samych klawiszy, to jest naprawdę bardzo szybka i ten klik, tak jak przeszkadzał mi przy pisaniu szybkim, to w grach ten klik naprawdę był przyjemny dla ucha i pożądany i w żadnym wypadku mi to nie przeszkadzało. Też oczywiście możemy skonfigurować sobie to podświetlenie pod swoje gry, pod taki swój styl gry i wtedy po prostu odpalamy sobie profil podświetlenia do naszej ulubionej gry i mamy wszystkie takie klawisze przez nas używane już podświetlone, tak jak sobie ustawiliśmy. Jest to naprawdę świetna cecha, bardzo dużo to ułatwia rozgrywkę i też pozwala bardzo mocno spersonalizować tą klawiaturę. Dzięki temu bardzo szybko z tym sprzętem da się po prostu zżyć, no i ciężko będzie się od tej klawiatury już odzwyczaić. Więc moi drodzy, szybkie podsumowanie na koniec. Na mnie ta klawiatura zrobiła ogromne wrażenie. Jakby podsumować jej minusy, na pewno będzie to wysoka cena oraz głośność tych klawiszy. Do plusów na pewno zaliczymy żywotność klawiszy, ogólną reakcję, bardzo szybką reakcję, doskonałe oprogramowanie. Też jak widzicie sam design klawiatury, który jest świetny. Dodatkowy port USB, porty audio, klawisze multimedialne, klawisze do gier. No wszystko to sprawia, że ta klawiatura jest naprawdę według mnie warta tych pieniędzy. Jeśli już sobie uzbieramy na sprzęt tej klasy, to myślę, że posłuży naprawdę długie lata. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Razer Black Widow Ultimate w wersji Chroma, zapraszam też do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. Tam dokładne zdjęcia, linki do sklepów i inne fajne rzeczy. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!